czy jest okazja, by podziękować dziewczynom za to, co zrobiły. Łodzianki wywalczyły Puchar Polski, czwarte miejsce w swoim debiutanckim sezonie, plus Lice Kobiet. To jest naprawdę dużo. Drodzy Państwo, bardzo proszę obie drużyny. O ustawienie się już na linię. Ja zaproszę pana Andrzeja Lewandowskiego, szanowni radni, oraz Piotra Rybińskiego, prezesa Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. I będziemy powoli rozpoczynać ceremonię wręczenia nagród. Panie, a teraz jeszcze raz. Myślę, że warto dla nich krzyknąć. Dziękujemy! Panie, a my dziękujemy wam za te dwa dni, mimo że nie było niestety zwycięstwa. Tego bardzo żałujemy. Ale dla tej publiczności, która była z nami i wczoraj, i dziś, bijąc ligowy rekord Polski. Ogromne brawa dla was! Pomagaliście, jak umieliście najlepiej. Drodzy Państwo, a przed nami ceremonia wręczenia nagród. Najpierw oczywiście pucharu za zajęcie czwartego miejsca dla drużyny Organiki Budowlani Łódź. A wręczać go będą panowie Andrzej Lewandowski, członek Rad Nadzorczej PFS-u, i Piotr Miński, prezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Najpierw nagroda za czwarte miejsce i jeszcze raz ogromne brawa dla Organiki Budowlani. Poprowadziła ten zespół do plus ligi kobiet, a teraz poprowadziła go do czwartego miejsca i w tym roku, o czym pamiętajmy, Pucharu Polski. Dziś jeszcze bez medalu, ale jestem przekonany, że te medale będą w przyszłym sezonie, a nie tylko Puchar Polski. Chociaż kochani, jakie tylko, one będą grały w Lidze Mistrzów w tym sezonie. I jeszcze raz ogromne brawa dla nich. Drodzy Państwo, a teraz panowie Andrzej Lewandowski, członek Rady Nadzorczej PLPS i prezes Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, pan Piotr Miński, wręczą puchar oraz brązowe medale dla tegorocznych brązowych medalistek Mistrzostw Polski plus Ligi Kobiet drużyny z Dąbrowy Górniczej. Energia Janenka z Dąbrowa Górnicza. Puchar oczywiście odbije się najbardziej utytułowana zawodniczka tej drużyny, kapitan Magdalena Śliwa. Drużyny z Dąbrowy Górniczej, największej marii w Polsce Atlas Arenie, jednak to zespół gości odbiera medale. Pani, pokażmy, że jesteśmy naprawdę świetną publicznością. Bardzo proszę o brawa dla drużyny gości.
Dziewczyny walczyły w sportowej walce, zwyciężyły z naszym zespołem. Drodzy Państwo, ceremonii oficjalnej za chwilę finał. Jeszcze raz zapraszam wszystkich dziennikarzy już teraz do sali konferencyjnej na konferencję zamykającą ten sezon i zamykającą walkę o brązową medal mistrzostw Polski Kristyny Kobiet. Jeszcze raz dla nich ogromne dziękujemy za cały ten sezon, a nie tylko te dwa dni. Moi drodzy, wzajemne gratulacje. Dla nas też? Jeszcze czas dla fotoreporterów. Kochani, to już wszystko dzisiaj dla nas w Heliatlas Arena w Łodzi. Jeszcze raz mam przyjemność podziękować wszystkim kibicom, którzy byli w tej hali, a najbardziej tym, którzy byli od początku sezonu do ostatniego meczu z zespołem Organiki Budowlani. Dziękuję serdecznie za doping, dziękuję za wsparcie dla zespołu. Oby następny sezon okazał się jeszcze lepszy, bo nie lepszy, bo ten był naprawdę świetny. Przypominam, Puchar Polski, czwarte miejsce dla Beniaminka, absolutnego Beniaminka plus Ligi Kobiet. Tak więc może być już tylko lepiej. Jeszcze... No? Mamy medal. Co? Nie, mamy swój. Czekaj, bo teraz muszę trochę... Poczekaj, później zadzwoń, dobra?